Jest to uruchomienie całego parkingu na placu Jana Pawła II. Parkingi na ulicy Nadwozna Mikołaja Kościelnego przy wieżowcach po godzinie 15 bez opłat. Wszystkie wymienione parkingi bezpłatne w każdą sobotę. Swobodny i bezpłatny wjazd dla dostawców w godzinach pracy sklepów. Umożliwienie wjazdu na warszawską taksówką. I szósty, utworzenie stanowiska menadżera odpowiedzialnego za reaktywację życia na deptaku. Podobne stanowiska istnieją już w innych miastach. Mam tutaj jeszcze uzasadnienie, mamy podpisy kupców, dwójki kupców reprezentujących, rozumiem, większą liczbę handlowców z ulicy Warszawskiej. Ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że my się bardzo nisko pochyliliśmy nad tym wnioskiem i on był dyskutowany na kilku komisjach, prawie na wszystkich być może komisjach poprzedzających sesję. I ze względu na wagę tych postulatów i wagę problemu społecznego, jakim jest życie w centrum miasta, także no, życie mieszkańców, ale także rozumiemy problemy handlowców, te dyskusje były bardzo długie i owocne, bo w niektórych punktach jesteśmy skłonni przychylić się do wniosku kupców, ale sprawa jest dość poważna, bo ona wymaga dalszych konsultacji i wymaga także podjęcia bardzo roztropnych, niepochopnych decyzji, gdyż one się wiążą także z kwestiami finansowymi, z kwestiami zmiany w regulaminie strefy płatnego parkowania, jeśli do takich wniosków dojdziemy. Zatem te dyskusje będą jeszcze trwały. Myśmy na wielu komisjach mówili, że być może na tej sesji rozpoczniemy na ten temat dyskusję, ale być może trzeba będzie się jeszcze spotkać i poświęcić tylko temu problemowi naszą uwagę. Do takich wniosków doszliśmy. Nie chcąc tutaj wylać dziecka z kąpielą, dlatego że inwestycja w centrum miasta była oczekiwano od wielu lat przez mieszkańców miasta. Była też odpowiedzią na pewne postulaty ze strony kupców, bo też trzeba pamiętać o tym, że niektórzy z tych kupców byli zwolennikami tych rozwiązań. Sytuacja się zmieniła, uwarunkowania się zmieniły, więc zmieniła się też ich sytuacja i my te wszystkie za i przeciw musimy wziąć pod uwagę. Dlatego myślę, że w najbliższym czasie po tej sesji będziemy chcieli się w gronie radnych, przewodniczących klubów z panem prezydentem spotkać i wypracować odpowiedź na ten wniosek. Być może uda się przygotować już taką sformalizowaną odpowiedź na najbliższą sesję. To tytułem wyjaśnienia i takiej informacji dla państwa radnych, może tych, którzy nie uczestniczyli w wszystkich posiedzeniach komisji i dla wszystkich tych, którzy sprawę znają, bo ona już była nagłaśniana w mediach i nie przechodzimy obok niej obojętnie. No, bardzo nam zależy na tym, żeby znaleźć tutaj jakiś mądry kompromis.